Cześć, kochani moi! Nagrywam wam się dzisiaj warciutko. Chciałam wam powiedzieć, że rzek dobrze doleciała, że se super leciało. I ja chciałam być trochę, jakbym powiedziała w międzyczasie, że zrobię live'a, ale to live nie będzie, ale bym klachy wciepna jutro rano, bo mam na wcześniej do roboty niż planowałam. I ja przyjechałam do domu, Niemcy przywitały mnie deszczem, śniegiem, takim z deszczem i słońcem, wam powiem. I ja chciałam wam powiedzieć, że koło 8 jutro coś o mnie usłyszycie, między 8 a 8.30 wam coś wciepna, to wam opowiem, jak było w cudownej Italii. Ale mój synek mnie trochę niepokoi, bo po prostu harlem. Już od kilku dni harlał, a teraz harle coraz to mocniej, więc że dzisiaj, no teraz Bartko, mam trochę już włosy rozmarzane, jak się przypatrzycie. Bożek przyjechał do domu i po prostu musiałam zaraz syrop, cytryny w głowie włoskie mam cały czas, bo jak przywiozłam moje dzieci, tak nie umiały się nawąchać i pięknie tak wyglądały i pachniały i w ogóle, no wiecie, tam cytryny na każdym rogu, a Ania Smolińska miała w ogródku, więc narwałam kilka cytryn razem z liściami, żeby były petardowe, nie, i piękne i pachnące. I to nie o tym, że chciała powiedzieć. Chciała, że powiedzieć, że je rozmazano i że, no bo wiecie, miałam fajny makijaż i jak robisz syrop z cebulę, to możesz wiedzieć, jak ci żywne łzy oczami lecą, więc ja nakroiłam cebuli i czerwonej, i takiej normalnej. I czosnku, że trochę dała, ale nie mam dużo, muszę kupić. I że zrobiła syrop z cebuli i z czosnku i z miodem. Więc ja, jak sok puści, to mam nadzieję, że jutro już mu dom, bo ma takie rajchustem, to znaczy, że go tak drażni, a jest taki trochę osłabiony. Chociaż dzieci wczoraj i dzisiaj szkoły nie mieli, ja. Więc byli w domu, więc z tym nie było absolutnie problemu. Jutro mam cały dzień harówy, że tak powiem. Weekend zaś się zapowiada bardzo intensywnie, dlatego trzeba robić. I ja jeszcze jakbym chciała coś powiedzieć, zanim zapomnę. Wam powiem, panika sieją z tym koronawirusem, że się rozprzestrzenią to i tam i wszystko, a tak naprawdę ani we Włoszech, bo my na polecie nie ma, nie było jak dotychczas, dopóki wylatywałam, potwierdzonego przypadku. Nie boję się, że się zaraża koronawirusem, nic tam takiego nie było, nie ma jakichś ekstremalnych badań i wszystkiego na lotnisku, ani we Włoszech, może w Rzymie tak jest, ale na Apolu nie było żadnych ekstremalnych badań, u nas na lotnisku we Frankfurcie też nie było, jeszcze wyłażąc z tego lotniska, że się oczywiście straciła, no bo jak to bym było, jakby było dobrze, że się straciła i że nie wiedziała, jak wyleźć i że szukała i to było bardzo skomplikowane, ale że się załatwiła taki parking, co mnie auto kaj stoło dalej i potem po mnie przyjechali, mnie zawieźli, że tam stoła pół godziny, aż mnie w końcu odebrali. I myślałam, że mnie zapomnieli na początku, ale że nie umiała stamtąd wyjść, bo wiecie, tych terminalów A, B to jest jedne, wyjście A, B, C, D i jeszcze te wyjście ma ekstra swój numer i to jest takie skomplikowane, że szok. Więc jestem cało, jestem happy, nie ma jak w domu, wszystkie pięknie w domu najlepiej. Ja i tyle. Jutro się zaczyna normalne życie, więc zapraszam was rano na klachy, godzina między 8 a 8.30, tam czajcie w necie i do jutra. I na dzisiaj, mam nadzieję, że żeście no dzisiaj coś do siebie zrobili pozytywnego. Pa, pa się!